Roger Bailon był zamożnym biznesmenem, który majątku dorobił się w branży transportowej. Od zawsze marzył o kolekcji najlepszych przedwojennych samochodów z całego świata. Kiedy odniósł sukces, a jego stan konta zapełniała coraz to większa suma pieniędzy, jego marzenie w końcu zaczęło się urzeczywistniać. Tak właśnie Bailon odnawiał kultowe pojazdy, a następnie umieszczał je w specjalnie dedykowanym muzeum, aby cały świat mógł podziwiać te piękne okazy. Początek kolekcji miał miejsce w latach 50. XX wieku. Wtedy to Roger Bailon odrestaurował Roadstera, którego kolejno zabrał na wysokiej klasy pokazy samochodowe. Od tego momentu jego zamiłowanie do starej motoryzacji wzrosło jeszcze bardziej. I tak w ciągu następnych kilku lat nabył ponad 120 bardzo rzadkich i poszukiwanych aut. Niektóre z nich miały nawet za sobą niesamowite historie. Przykładowo, jeden z samochodów, a konkretniej kabriolet Talbot Lago T26, był wcześniej własnością egipskiego króla Faruka. Z kolei Ferrari 250 GT, które również zakupił Bailon, było prezentowane w wielu hollywoodzkich filmach z aktorami i aktorkami takimi jak Jane Fonda czy Shirley MacLaine. Maserati, które widzicie na ekranie, jest jedną z trzech sztuk, jakie wypuszczone zostały na cały świat. To naprawdę niezwykle rzadki pojazd. Sukces Bailona zdawałby się trwać wiecznie. I tak też sądził ten przedsiębiorca. Niestety jednak, finalnie Roger Bailon zbankrutował, a jego firmy upadły. Zmusiło go to do sprzedaży połowy swojej kolekcji, a także do zaprzestania renowacji pozostałych aut. Druga połowa gotowej kolekcji była przechowywana w specjalnie zbudowanych garażach otaczających gospodarstwo tego mężczyzny. Bailon był bardzo dumny ze swojej kolekcji i dbał o to, aby każdy pojazd miał dokładną dokumentację, aby zadbać o jego historię. Niestety pasji do motoryzacji nie podzielał syn Bailona. Przez jego zaniedbanie kolekcja została całkowicie zapomniana. I tak, po śmierci syna Rogera w roku 2015, los niezwykłej kolekcji jego ojca był bardzo niepewny. Wnukowie Rogera Bailona zostali powiadomieni o odziedziczeniu części majątku. Gdy przybyli na rodzinne gospodarstwo, ich szczęki opadły do samej ziemi. Nie mieli pojęcia, że kultowa kolekcja wciąż istnieje, a co więcej, że właśnie stali się jej właścicielami. Nie wiedzieli, co mają począć z tymi jakże niezwykłymi pojazdami. Poprosili więc Art Curial Motorcars o wycenę wartości tych rzadkich samochodów. Pracownicy przybyli na miejsce, również byli w szoku. Czuli się tak, jakby weszli do nieba dla fanów motoryzacji. Zobaczyć na własne oczy pojazdy, o których słyszało się jedynie legendy, to z pewnością niezwykłe uczucie. Po dokładnym przejrzeniu wszystkich okazów z kolekcji, wartość oszacowano na skromne 15 milionów dolarów. Co na złotówki daje około 50 milionów złotych. Nie ma się jednak co dziwić. Każdy pojedynczy samochód ma niepowtarzalną przeszłość, która sprawia, że te auta są tak wyjątkowe. Do tej pory uważano je za zagubione i zapomniane. Nawet sami wnukowie nie wiedzieli, że są właścicielami tej niesamowitej kolekcji. Wnukowie Bailona nie mają jednak czasu ani odpowiedniej wiedzy, aby przywrócić wszystkie te okazy do ładu. Postanowili więc wystawić się na aukcję, aby trafiły w odpowiednie ręce. Z uwagi na trzymanie tych aut w garażach lub też otwartych konstrukcjach, są one w kiepskim stanie. Niektóre nawet w znacznie gorszym od pozostałych. Dlatego też samochody nie nadające się do renowacji zdecydowano sprzedać na części. Można śmiało powiedzieć, że Roger Bailon miał ogromny wkład w historię motoryzacji i dzięki niemu możemy do dziś oglądać wiele kultowych modeli, o których świat dawno by już zapomniał. A co ty zrobiłbyś, gdybyś znalazł taką kolekcję aut? Daj znać w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Zostaw łapkę w górę, jeśli film ci się spodobał i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie ciekawych historii. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!